Zapraszamy na kolejny odcinek urządzeń dawnych. Dzisiaj CB Style Original NS881. Cześć moi drodzy, mam nadzieję, że ostatni odcinek urządzeń dawnych Wam się podobał. Dzisiaj mam kolejną niespodziankę, która jest ukryta w tym oto kartonie. Ale zanim przejdziemy do otwarcia tego magicznego boksu, tutaj macie link do subskrypcji oraz w tym oto miejscu klikamy dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia. I nie zapomnijcie o łapce w górę. Dobra, otwieramy magiczne pudełko. Ostrzegam, że jest to urządzenie, które u niektórych osób może wywołać pyskę. Cywilizacja nie wykształciła lepszej formy własności i przedsiębiorczości niż prywatne posiadanie. Ono daje profity i wolność. W narodzie o żywej tradycji szlacheckiej, dla której handel zawsze był wstrętny, najgoręcej wybuchła miłość do biznesu na ulicy. Aby zrozumieć fenomen wszystkich tandetnych urządzeń bazarkowych, albo jak złośliwi określają odpustowych, trzeba cofnąć się wehikułem czasu, jak już to uczyniliśmy do roku 1990. Kiedy wybuch drobnych handlarzy oraz otwarte granice spowodowały zalanie naszego rynku wszelakimi dobrodziejstwami, od najlepszych tekstyliów za wschodniej granicy, po elektronikę krajów Orientu, Chin i Tajwanu. To właśnie wtedy na naszym rynku pojawiły się najbardziej rozpoznawalne zabawki dzisiejszych 30 lub 40 latków. A jedną z nich jest walkie-talkie CB Style NS881. Urządzenie to zdobyło już status kultowego. Było marzeniem podczas zabaw w wojnę, jedyną formą łączności podczas budowania bazy, skoców oraz poduszek, jak i metodą na rozmowy z rodzeństwem, mając spać w długim pokoju. Zastąpiło także telefon sznurkowy powieszony między blokami. Jednym słowem było cudem techniki. Walkie-talkie tego typu sprzedawane było chyba we wszystkich możliwych szerokościach i długościach geograficznych. I na każdym skrawku tego świata ma swoich mocnych fanów. Po latach trudno jest znaleźć informacje, kto i gdzie produkował ten produkt. Zastanawia jednak tajemniczy napis pod klapką baterii, na której odczytamy Niko Sonic. Mam nadzieję, że czas oraz małe śledztwo pozwolą na ustalenie rodowodu tego cudownego urządzenia. Tym razem wróćmy do przyszłości oraz do Krzysztofa z 2024 roku. Jeszcze nie pokażę. Ale jak już widzicie, jest to król wszystkich królów, tak zwane walkie-talkie NS881. Jest zapakowane w oryginalnym kartonie. Oczywiście ząb czasu dotknął tego urządzenia, nie da się temu zaprzeczyć. Tutaj mamy podaną częstotliwość, na której te urządzenia działają. No i oczywiście krótki opis w języku angielskim, którego w latach 90. nikt z nas nie rozumiał i nie wiedział, co jest tam napisane. Oczywiście urządzenia zostały zakupione, o ile dobrze kojarzę, w Republice Federalnej Niemiec. Wyciągamy. Tak to się prezentuje. Mamy tabelę z kodem Morsa. Tutaj nawet są moje inicjały odwrócone.
ale niestety nie są one moje. Takich urządzeń podejrzewam w latach 90. sprzedały się chyba miliony. Powiem wam, że fenomenem tych urządzeń jest to, że one nie były sprzedawane tylko i wyłącznie w Polsce, ale na całym świecie. I bardzo dużo dzisiejszych krótkofalowców, amatorów różnych łączności czy elektroników miało w swoim portfolio takie właśnie urządzenia. I to jest o tyle ciekawe, że większość z nas prawdopodobnie ma do tego typu urządzeń duży sentyment. Jaki jest plan? Jak widzicie, jest to urządzenie no już wiekowe. Przesunę tego jednego. Bateria jest włożona jednym urządzeniem i drugim. Niestety anteny brak i w tym urządzeniu także anteny brak. Jaki jest mój plan na to urządzenie? One działają. Mogę wam zademonstrować. Szum jest słyszalny. Oczywiście te przyciski oczywiście wymagają pewnej regulacji, bo one są jakie są, niestety nie będą słyszalne, ale raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Jak słychać, urządzenia działają, oczywiście wymagają regulacji, no i prawdopodobnie też pewnej troski, oglądu, jak to w środku wygląda, regulacji. Jest tutaj oczywiście możliwa regulacja i dostrojenie obydwu, że tak powiem, częstotliwości do siebie, żeby lepiej działał. Ale jak już pokazałem wam karton, ten oryginalny, piękny, to niech sobie tutaj leży, ale w tym kartoniku mamy gadżety, które chciałbym wykorzystać. A mianowicie, w związku z tym, że nie mam oryginalnych anten i nawet nie chcę ich montować, bo one były bardzo krótkie, to zakupiłem, no, zakupiłem dawno, dawno temu takie oto anteny. I one się rozkładają do długości 1,20 m. Jest to długość, która przy odpowiedniej regulacji, którą potem przeprowadzę i pokażę wam, jak to zrobić, jeśli ktoś ma takie urządzenia, także chciałby zachować je dla potomnych, mieć je gdzieś na półce jako sentyment, ale taki sentyment, którego można użyć. Pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo ważne. Tu jest druga. No i oczywiście, aby to urządzenie zachowało pewną kompaktowość, tak jak obecnie, trzeba będzie usunąć tą antenę. Trzeba sobie zdać sprawę, ja potem to urządzenie otworzę i pokażę wam, jak ono wygląda w środku. Ale w tym miejscu antena schodzi troszeczkę niżej. No i aby zachować kompaktowość tego urządzenia, które się będzie mieściło w takim czy innym pudełku, no bo w tym już antena się nie zmieści, chyba że ją rozkręcicie, ale nie ma tu sensu. Tutaj też jest w tej antenie regulacja, za pomocą której można się wstroić w pasmo. Nie jest to za bardzo potrzebne w urządzeniach ręcznych, ale no i teraz to zostanie wymontowane, a w miejsce starej anteny zostanie zamontowane złącze. I aby miało to sens, antenę będzie można wpiąć bądź wypiąć. Za wiele tutaj
nie znajdziemy. Głównym elementem, który jest mega ważny w tym urządzeniu, to te trzy małe tranzystory oraz ten rezonator kwarcowy. On jest, teraz nie przypomnę sobie, no ale on musi regulować częstotliwość, z jaką działa te walkie-talkie, więc prawdopodobnie jest to 27,125 MHz. Ale muszę sprawdzić na schemacie, który mam gdzieś zapisany na komputerze. Dobra, rozkręcamy to dalej. Chcę to rozebrać, przeczyścić oczywiście styki we włączniku oraz w tym potencjometrze, jak i wyregulować przycisk od Morsa. Jest tutaj blaszka ze sprężynką. No i oczywiście ta sprężynka już nie funkcjonuje tak, jak powinna. Zanim zdołam podreperować te urządzenia oraz przeprowadzić test zasięgu, skupmy się na omówieniu zasady działania oraz prostoty tego układu. Posłuży nam do tego schemat oraz widok elementów na płytce drukowanej. Natomiast w tle będę reperował i składał retro walkie-talkie. NS881 to prosta i niezawodna radiostacja. Rodowód tej konstrukcji sięga jeszcze lat 30. XX wieku. Jest niejako wersją tranzystorową lampowych układów. Jego podstawową wadą jest bardzo duży pobór mocy, niska czułość, słaba modulacja oraz brak mikrofonu, gdzie jego funkcje, jak w przypadku domofonu firmy Varel, pełni głośnik. W układzie tym działają tylko 3 tranzystory, a jego realna oddana moc nadawcza to około 10 mW. Można powiedzieć, że projektant był geniuszem. Stworzył on urządzenie tanie i nadające się do użytku dla przeciętnego Kowalskiego oraz jego dzieci. Zarówno wartość kilku dolarów, marek czy złotówek. Tranzystory T1 i T2 działają jako wzmacniacz mocy. Dźwiękowy i działa on w klasie A. Podczas odbioru sygnał przechodzi ze stopnia wysokiej częstotliwości, w której natomiast pracuje tranzystor T3. Natomiast podczas nadawania wzmacniacz odbiera sygnał dźwiękowy z głośnika pełniącego, jak już mówiłem, rolę mikrofonu, podłączonego ze wzmacniaczem i z wykorzystaniem transformatorka TR1 jako dławika. Całość przełączania trybu odbywa się za pomocą przełącznika czterobiegunowego PR1. W układzie znajduje się także rezonator kwarcowy o częstotliwości wzorcowej 27,125 MHz, co jak wiadomo jest częstotliwością kanału, na którym pracuje urządzenie. Można je zestroić wyżej, jednak problemem będzie uzyskanie dobrej czułości, a to o nią w tym układzie chodzi najbardziej. Warty omówienia jest także przycisk alfabetu Morsa. Po jego przyciśnięciu w układzie wzmacniacza dźwiękowego wprowadzone jest sprzężenie zwrotne i oscyluje ono w granicach od 1 do 2 kHz, dając charakterystyczny dźwięk. Budowy oraz rozmiarów cewek opisywał nie będę, bo zanudziłbym Was chyba do końca. Jednak zaznaczyć warto, że nie należy zmieniać parametrów cewki przedłużającej. Aby uzyskać lepsze rezultaty w zasięgu, należy wyposażyć urządzenie w antenę o długości około 120 cm. Powinna ona być wtedy zestrojona dużo, dużo lepiej. Cześć moi drodzy. No, teraz jesteśmy na testach. Jest ze mną dzisiaj kolega Paweł. Będziemy razem testować te jakże uroczej natury walkie-talkie. Robimy test na tym dystansie drogi do końca. No i zobaczymy, jak daleko uda nam się utrzymać kontakt. Dobra Paweł. Próbujemy. Włączamy. I jedziemy z koksem. Jak mnie słychać, Franku? Głośno i wyraźnie, Mieńku. No to Franku, raportuj cały czas, jak tam łączność między nami. Głośno i wyraźnie. I to bez zakłóceń. No i super.
20 metrów. Pięćdziesiąt metrów. Głośno i wyraźnie, jak na podwórku podczas zabawy chowanego. Tutaj w tle się też przybijają różne stacje. Bardzo dobrze cię słychać, bardzo dobrze. No, osiągasz już praktycznie maksymalny pułap. Oczywiście. Rekord zasięgów na Walkie Talkie CB Style. Halo, halo Franku, słychać cię bardzo dobrze. Powoli zaczynasz zniknąć. Nadal cię słychać, ale już jesteś zagubiony w sumie. Jak mnie słychać? No i to by było na tyle. Dobra Pawle, koniec, możesz wracać. Okej. No całkiem nieźle, jak widać. Udało nam się osiągnąć dobrze ponad 100 metrów. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie ta dłuższa antena. Było miło przenieść się do lat 90. razem z Wami. Zapraszam do innych treści oraz chciałbym ogłosić, że z powodu ważnego projektu przez kolejny miesiąc będę publikował tylko krótkie poniedziałki. A w kolejnym z nich zostanie ogłoszony konkurs, w którym do wygrania będą radiotelefony. Zachęcam do subskrypcji, dzięki której motywujecie mnie do pracy, lajków pod filmami oraz dyskusji w komentarzach. Na dziś to wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia i bez odbioru.